Centrum Analiz Laboratoryjnych Grupy Azoty Police poszukuje pracowników na stanowisko laborant próbobiorca. Firma zapewnia wsparcie doświadczonych specjalistów oraz możliwość dalszego rozwoju i awansu. Ze względu na liczne odejścia emerytalne, jak i także inne okoliczności, mamy rekrutację, prowadzimy rekrutację na stanowisko laborant próbobiorca. W związku z tym prowadzimy nabór na to stanowisko i chętnych zapraszamy do tego, aby aplikowali. Oczywiście można zaaplikować bezpośrednio przez naszą stronę internetową zchpolice.grupaazoty.com. Tam wystarczy wejść w link kariera i edukacja, następnie oferty pracy i tam oczywiście można znaleźć to stanowisko. Praca w Grupie Azoty Police to możliwości rozwoju i szkoleń, stabilne zatrudnienie, atrakcyjny pakiet socjalny oraz przyjazną atmosferę w miejscu pracy. Kandydaci na stanowisko laboranta próbobiorcy powinni mieć wykształcenie chemiczne bądź doświadczenie w branży laboratoryjnej. Poszukujemy obecnie 5 kandydatów. Ta osoba będzie zajmowała się głównie poborem prób z instalacji, oczywiście analizy chemiczne zgodnie z naszymi obowiązującymi procedurami. Stawiamy na osoby, które chętnie współpracują, są otwarte, gotowe do nauki, nauki takiej stricte związanej z naszą branżą, branżą w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police. Praca odbywa się w systemie zmianowym lub jednozmianowym. Od kandydatów oczekuje się odpowiedzialnego podejścia do powierzonych obowiązków, gdyż wyniki badań i analiz mają duży wpływ na dalsze decyzje technologiczne i produkcyjne w firmie. Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Grupie Azoty Police, które nie posiadają kwalifikacji do pracy w laboratorium, mogą zgłaszać się do rekrutacji ciągłej, wypełniając formularz aplikacyjny. W ten sposób firma będzie mogła skontaktować się z kandydatem, gdy w systemie pojawi się odpowiednia oferta pracy.